Proszę Państwa, punkt czwarty. Projekty uchwał wnoszone przez Zarząd i Komisje Problemowe. Przechodzimy do procedowania w druku nr 1. Bardzo proszę Panią Radną Małgorzatę Bąk o zreferowanie uchwały. Mówię się o skutkach wniosek dotyczący porocznego zawarcia umowy najmu na lokalnym mieszkaniu zgodnie z pismem prezydenta KSW 02712/2012 z 18 grudnia 2012 roku. Umowa na lokalnym mieszkaniu z 13 sierpnia 2012 roku. Materialne. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto chciałby zabrać głos? Nie widzę. Dziękuję. Proszę Państwa, zamykam. Przechodzimy do trybu głosowania. Kto z Państwa radnych jest za? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę na druk nr 1. Druk nr 2. Pani Radna. Zgodnie z pismem urzędu Krakowa z 4 września umowa na mieszkanie wygasła 27 stycznia 2012 roku. Wnioskodawca znajduje się w trudnej sytuacji materialnej uzasadniającej ponowne zawarcie umowy najmu. Dziękuję bardzo, proszę Państwa, otwieram dyskusję. Nie widzę, dziękuję. Państwa, przechodzimy do trybu głosowania. Kto z Państwa radnych jest za? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję uprzejmie. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Dziękuję uprzejmie, kto się wstrzymał. Dziękuję uprzejmie. Wierzę, że Rada przyjęła uchwałę nr 2.